Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, czas na romantyczną partię. Paul Morphy kontra Szlufer. Partia pochodzi z 59. 1859. Yy, I zapraszam serdecznie. Ale jeszcze mam do was jedno pytanie, gdyż mam mały dylemat, czy taki wygląd overlaya, który teraz widzicie, bez zdjęć zawodników, bez roku, bez rankingów, czy taki minimalny układ jest lepszy, czy jednak powrócić do starego układu? Dajcie znać, yy, jak wam się bardziej podoba. Wezmę pod uwagę głosy. aczkolwiek yy, do końca nie wiem. Yy, czas Cały czas testuję wygląd, więc dajcie mi w komentarzu znać. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. E4 rozpoczął. Paul Morphy, amerykański szachista. Nieoficjalny mistrz świata. Najlepszy chyba szachista XIX wieku. Posunięcie E5. Skoczek na F3 z atakiem na piona. Sprawa prosta. Skoczek C6. Bronimy pionka na E5. I goniec na C4. Dwie figury. Wyprowadzane. Normalna sprawa. Skoczek F6. Obrona dwóch skoczków nam się tutaj pojawiła. Bardzo częstym teraz gościem jest takie posunięcie. Skoczek na G5 z atakiem na F7. I wydawałoby się, że białe tutaj już wygrywają. Bardzo szybko, nic bardziej mylnego, aczkolwiek ten wariant oceniany przez silniki w obecnych czasach jest dobry dla białych, no ale niektórzy grają. Tam wystarczy zagrać D5, no ale to już jest inny temat. Przejdźmy dalej. Tutaj D4 zagrał polmorfii. Widzimy, że już ostro się zaczyna dziać. Tutaj pionek wisi, też jest prowokacja do wybicia na D4, żeby szarpać centrum, uderzać od razu w centrum i wiemy, że Paul Murphy bardzo lubił grać agresywnie. Moi drodzy, co by było, gdyby skoczek wybił na E4, sobie musimy na to odpowiedzieć. Po tym posunięciu najlepszą odpowiedzią jest po prostu wybicie na E5 i teraz są dwie opcje. Jeżeli na przykład będzie zagrane D6, no to można zrobić tak. Jeżeli zagramy hetmanem, co się wydaje bardzo dobrym ruchem, dajemy mata i... Zbijamy figurę. Są dwie opcje, ale po hetman na przykład d5 goniec e6 w bicie na e4 jest d5 i czarne są dobre. Czarne są w tym momencie dobre. Odbijamy figurę. E, jeszcze jest inna opcja. Oczywiście w tym momencie bardzo wa, wa, fajny ruch. Bicie na f7, bicie królem szach na f7 i odbijamy figurę. Powiedzmy goniec zbija na, e, goniec zagrywa na e6 i hetman e4. E, ta pozycja jest, myślę, że teraz dosyć przyjemna dla białych. Ta wersja byłaby zdecydowanie lepsza. Oczywiście, jeszcze po wybiciu na E4 i po wybiciu na E5, skoczek na C5 może sobie zagrać i tam próbować zagrać na E6, troszeczkę zasłaniać tę linię. No ale to jest inna, już inny temat. Powiedzmy, w partii poszło bicie na D4, i w tym momencie Morphy postanowił zagrać na rozwój figur Roszada. Otóż powiem Wam, że ten wariant, bo tutaj zostało wybicie na E4 i ten wariant dla czarnych jest w porządku. Tutaj czarne powinny się cieszyć z tej pozycji i myślę, że mało kto w dzisiejszych czasach w ten sposób gra białymi. Zobaczmy o co mi tak naprawdę dokładnie chodzi. Wieża a1 i wydawałoby się, że tutaj bardzo ładnie atakujemy skoczka, jest związanie na króla, ale jest ruch d5. Bardzo silne posunięcie, bardzo zdrowe. Tutaj w tym momencie, jakbyśmy na przykład odeszli gońcem, no to łatwo zagrać sobie gońcem na 7, zrobić szybko roszadę. Rozwój czarnymi jest fantastyczny i pozycja jest na pewno dobra dla czarnych. No ale jest bicie na D5, to jest y, czysta teoria, moi drodzy. Wybicie na D5 i skoczek na C3. Okazuje się, że nie można wybić tego pionkiem, bo leci Hetman. Skoczek również nie może wybić, bo jest szach na króla. Hetman zagrywa na H5, to jest dobry ruch. I skoczek wybija na E4. I teraz bardzo niebezpieczna groźba jest skoczek na F6 z podwójnym szachem ze zdobyciem hetmana, a więc goniec musi się ładnie zasłonić. To jest bardzo dobry ruch dlatego, że czarne przygotowują się do długiej roszady, moi drodzy. Skoczek na G5, czysta teoria i teraz y, należy przede wszystkim pamiętajmy o tym, jak będziemy grać taką pozycję czarnymi, zrobić długą roszadę, bo po wybiciu a D6, pionek wybija, wieża wybija, wystarczy zagrać gońcem na D6 i tutaj czarne myślę, że są bardzo dobre, ta pozycja czarnych jest zwyczajnie dobra, nawet silniki nieco lepiej oceniają i tu biały, biały tak naprawdę nie ma nic, ten koniec bardzo ładnie z hetmanem współpracuje, wszystko jest schowane, w, w, w. no tutaj mamy po prostu piękny rozwój czarnymi, żadnych problemów, no ale właśnie... To był rok 59, 1859 i tutaj czarne zagrały gońcem na b4, myśląc, że szybciej wyprowadzając figurę, atakując wieżę, są w stanie zrobić szybko roszadę. No właśnie, jak wykorzystać tutaj e, tę opcję? Moi drodzy, Morfi e, zaszalał. Zaszalał, jak to zwykle bywa w jego partiach i wieżą zbił na e6. Ja muszę niestety cofnąć, no wybaczcie mi, muszę to zrobić. Można było również spokojnie wybić tutaj skoczkiem. To też jest dobre posunięcie, nie tracąc jakości. I myślę, że nawet lepszy wybór w dłuższej perspektywie. Jeżeli byłoby wybicie, no oczywiście nie możemy wybić wieży, bo tutaj skoczek G7 z widełkami na króla i zdobywamy hetmana. A więc po wybiciu wieża wybija na E6, król na D7 na przykład. To jest dobra opcja. I tutaj, moi drodzy, Dobra opcja, dobra opcja w złej pozycji powiedzmy i wieża mogłaby wybić na C6, niespodzianka jeżeli wybija król na C6 no to mamy tutaj skoczek D4 i zbijamy hetmana w następnym ruchu a więc koniecznie trzeba po tym wybiciu wybić pionkiem no ale teraz by mogło nastąpić hetman D4, no hetman się zasłania to zbijamy figurę i tutaj no mamy dwie figury za wieżę pozycja totalnie wygrana, goniec na D6 jakby się zasłonił, no to hetman G7, zauważcie, że jak król pójdzie na ósemkę gdziekolwiek, to zbijamy wieżę, zdobywamy materiał. A jeżeli król pójdzie na E6, no to nie wróżę nic dobrego, gdy król idzie do centrum. Wystarczy tam pewnie wyprowadzić gońca, wprowadzić wieżę z szachem i się tutaj szykują siatki matowe. Król w niebezpieczeństwie. Ale jak goniec by zasłonił się na E7, no to gramy goniec G5. Proste szachy, słuchajcie, białymi. Bardzo proste. Chcemy zbić na E7. A po na przykład obronie mamy wieża na E1 i tutaj w następnym ruchu wybijamy na 7 ze zdobyczą materialną. No tak mogłoby być, dlatego warto brać to pod uwagę, ale jak już wspomniałem, w tej sytuacji Morphy zbił na 6 drzewą, mocno zaszalał. To też jest, powiedzmy, dla ludzkiego oka dosyć zrozumiałe, gdyż no wybić trzeba i skoczek wybija. Skoczek nie pozwala zrobić królowi roszady. Dla osób początkujących, moi drodzy, musimy pamiętać, że jeżeli pole jest szachowane, to król przez to pole szachowane nie może zrobić roszady. W tym wypadku w jedną, ani w drugą stronę. No i teraz tak. Tu grożą widły, tu grożą widły. Co zrobić w tym momencie? Myślę, że najlepszą opcją byłoby zagranie teraz Król D7, mimo wszystko. Niestety to taki trudny ruch, dosyć dla człowieka. Powiedzmy, wydaje się, że Hetman F7 jest posunięciem, które broni wszystko, i ja to rozumiem. No ale. Skoczek z F na G5 wchodzi do akcji, moi drodzy. Stępem atakujemy hetmana, bronimy skoczka, wygląda bardzo dobrze. Hetman na E7. E, I moi drodzy, Morfi w tym momencie zagrywa hetman na E2. To też jest e, ciekawy ruch, gdyż Grozi na przykład bicie na C7 i hetman nie może odbić, grozi bicie na G7. Hetman również nie może odbić, bo tutaj hetman jest na straży. Takie troszeczkę powiązane tutaj e, e, te figury czarnych. E, w tym momencie no, trzeba jednak odejść, było królem spokojnie i wprowadzić wieżę do akcji. Brak roszady nie jest jakimś powiedzmy wielkim kłopotem tutaj dla czarnych. No ale czarne zagraju, zagrały gońcem na d co się wydaje również taką opcją solidną, gdyż figura wraca do gry, broni. Jest to z rozumiały dla mnie, myślę, że dla nas wszystkich posunięcie, gdzie wracamy figurę i bronimy. No ale tutaj nastąpiło bicie na G7. No i moi drodzy, powiem tak, czarne jak będą dokładnie się bronić, to nic im tutaj się nie stanie niestety. Ale czarne zagrywają błąd. Tutaj należało grać na przykład król D8 i skoczek mógłby dać szacha król C8 i myślę, że białe mogłyby być spore kłopoty, żeby wykazać inicjatywę za straty materialne. Tutaj jest jakość mniej. No ale król poruszył się na D7 i to jest piękno szachów żeby też próbować wykorzystywać błędy. Po tym posunięciu wchodzi po prostu Hetman z szachem, i to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Król zagrywa na d8 i skoczek, no właśnie, no nie wiem, który skoczek i gdzie. Moi drodzy, zatrzymajcie sobie film, jeśli nie macie ochotę poszukać zagrania Pola Morfiego. Otóż pokazuję. Skoczek zagrał na f 7, no to jest e, niezły kosmos, muszę przyznać e, oddanie kolejnej figury i dosyć, dosyć ryzykowne nie wiem, czy mi się odważył na taki ruch bardziej kusi mnie zagranie powiedzmy skoczek na E6 z szachem, żeby jednak tego króla troszkę męczyć i po prostu wyprowadzić gońce na D2, wstawić wieżę no ale poszło na F7 niesamowity ruch e, tutaj Hetman wybił, nie miał wyjścia i, he, i goniec zagrywa na G5 z szachem prowadzenie kolejnej figury do gry z tempem. Czy skoczek e7, czy goniec e7, myślę, że większej różnicy nie ma. Tutaj obrona jest dobra ze strony czarnych. No i w tym momencie skoczek na e6 z szachem, moi drodzy. Właśnie. Muszę powiedzieć, co by było gdyby, bo nie byłbym sobą, a to jest, myślę, że bardzo ważne w analizach. Tutaj są dwie opcje, moi drodzy. Albo zagrywa król na e8, albo król zagrywa na c8. Która opcja jest lepsza? Otóż lepszą opcją jest oczywiście zagranie na E8, żeby nie być pod związaniem. Tak można by było grać. Po na przykład ruchu skoczek C7, no, królew 8 przegrywa od razu i dlaczego? Zatrzymujemy sobie materiał, moi drodzy, patrzymy, co tutaj grozi. Oczywiście grozi koniec H6, Hetman G7 i mat. Byłoby pięknie. Niestety król może wrócić na to samo miejsce i okazuje się, że tutaj trzeba było białymi grać cały czas to samo. Koń E6, Król E8 i wracamy na C7 z remisem. Dlaczego? Bo jak król zagra sobie właśnie na D8 i zbijemy wieżę, co się wydaje dobrą opcją, okazuje się, że po wybiciu na G5 Hetman wybija. Król C8 i nie wiadomo, co robić z tym skoczkiem. Ten skoczek za bardzo nie ma wyjścia i może być tutaj zdobyty. Tutaj czarne powinny sobie w tej pozycji poradzić jednak, mimo wszystko. Chociaż może morfi by gdzieś tutaj zaczarował. Ciekawe, jaką miałby odpowiedź, niestety tego się nie dowiemy, moi drodzy. Ale po skoczek E6 na szczęście dla białych zostało zagrane na C8. I zadanie dla Was, moi drodzy. Co zagrać białymi, żeby tę partię wygrać? Zatrzymujemy sobie film, oczywiście. Skoczek C5. Fantastyczny ruch. Skoczek z Hetmanem pięknie współpracują. Jeżeli król zagra na D8, mat na D7 już y, czeka. Król zagrywa na B8, no ale w tym momencie skoczek D7 dajemy. Kolejnego szacha. Król C8. I co teraz, moi drodzy? Mat w trzech ruchach. Mat w trzech ruchach. Dla chętnych, oczywiście, zawsze proszę zatrzymać sobie film i pomyśleć. Otóż, skoczek B6 szach, podwójny szach, moi drodzy, od Hetmana i skoczka. To samo, jeśli król D8 jest mat na D7, Hetmanem. Król zagrywa na B8. I co teraz? I co teraz zrobić, żeby wygrać tę partię, moi drodzy? Dwa ruchy dajemy Mata. Hetman C8. Poświęcamy Hetmana. Tutaj wieża musi wybić, nie ma wyjścia. I piekielny ruch skoczek na D7, moi drodzy. Piękny mat na szachownicy. Bardzo romantyczna partia, bardzo, bardzo taka powiedzmy, hmm, podobna troszkę do osób, które są na początku drogi szachowej. Na pewno sporo błędów, ale kwestia wykorzystania ich to jest, myślę, że ważna sprawa. Dzięki serdeczne za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Cześć.